Halo, halo, z kim rozmawiamy? Witam, Mirek z Warszawy. Witamy serdecznie, Mirek Okliński. Nie, proszę mnie nie obrażać. Blisko. Ja mam pytanie do Lizaka i do Adriana Ciosa, może od Lizaka zacznę. Prosimy, słucham. Lizak, czy ty kiedyś grałeś w piłkę nożną może? Grałem. Ja mam dla ciebie ksywkę właśnie. Okej. Okay. Kukoldinio. Co sądzisz? Bardzo fajna. O, no tak słyszałem właśnie, że wszyscy gole strzelają, tylko nie ty. Teraz pytanie do Adriana Ciosa. Słucham. Czy tobie nie jest wstyd? Oglądam twoje TikToki, twój poziom aktorstwa rodem z Trudnych Spraw albo jakiegoś innego takiego serialu. Co tam występuje? Swoją... Zamknij ryj. On tam występuje. Kurwa, weź daj się powiedzieć komuś, ja pierdolę. Szacunku no tak właśnie się... wygląda, jak, takie jak wiesz, zaginione dziecko z tego serialu. No i to jest całe pytanie. Nagrywasz jakieś takie reżyserowane filmiki z Moniką Lackowską, z tą drugą dziewczyną, której nawet nie pamiętam imienia. Jaki to ma przekaz ogólnie? No taki byczku, żebyś właśnie dzwonił, żeby cię to interesowało, stary. Ja to robię sobie dla zasięgów, robię to, bo to lubię. I właśnie po to, żeby tacy ludzie się takimi rzeczami interesowali i to wszystko. Jesteś taką marną kopią Amadeusza Ferrariego. A czy Amadeusz nagrywa takie rzeczy? Nie, bo to czekaj, widzisz. Czy Amadeusz takie rzeczy nagrywa? Powiedz mi, tak czy nie? Nie, ja nagrywam no swoje rzeczy. On robił byczku. Takie rzeczy wiele razy. No nie wiem, ja nie pamiętam takich rzeczy. U Trumana na Instagramie o 16. Nie wiem, nie mam kontaktu z Trumanem i ja nie kazałem nikomu nie zrzucać u Trumana o 16, byczku, więc nie wiem, o czym dobra, Cios, ty jesteś taki głupi, że nawet ironii nie potrafisz wyłapać. Pozdrawiam Mateusza, pozdrawiam Najmana. Pozdrawiam, trzymaj się. Dziękujemy. Mateusza.